Witam Was bardzo serdecznie. Będą to słowa wyjaśnienia i podziękowania. Z listu do Efezjan, 6 rozdział 21-22 czytamy. Jeśli chodzi o to, co robię, tak pisze apostoł, i co się ze mną dzieje, o wszystkim opowie Wam Tychikos, nasz ukochany brat i wierny pomocnik w Panu. Właśnie po to posłałem go do Was, aby Was powiadomił o naszej sytuacji i pocieszył Wasze serca. Jak wynika z powyższego tekstu, apostoł Paweł traktował zbory jako swoją duchową rodzinę, przed którą nie chciał mieć żadnych sekretów ani tajemnic. Jeśli sam nie mógł poinformować braci i siostry o swoim położeniu, to wysyłał posłańców, między innymi Tychikosa, aby poinformowali zbór o jego sytuacji. Wzorując się na tej postawie wielkiego apostoła, również i ja chcę, abyście możliwie wszystko wiedzieli o mojej sytuacji, a to tym bardziej, że bezustannie zanosicie do Boga modlitwy za mną. Jeśli więc chodzi o moją sytuację, to wiecie, że prawie drugi rok zmagam się ze stwardnieniem zanikowym, bocznym, opuszkowym. Jest to dość rzadka choroba, na którą medycyna nie wynalazła jeszcze lekarstwa, ani też nie ma w zasadzie lekarzy, specjalistów leczących tę chorobę. Atakuje ona przeważnie mięśnie nóg i rąk, uniemożliwiając poruszanie się. W moim przypadku zaatakowała mięśnie mowy i krtani i w związku z tym nie mówię i mam problemy z połykaniem pokarmów i napoi. Wiedząc o tym, dziesiątki zborów i osób indywidualnych modli się o Boże uzdrowienie. I jestem bardzo wdzięczny Wam, bracia i siostry, że w tych trudnych chwilach stoicie u mego boku. Podczas pierwszego pobytu w szpitalu, gdy lekarze zdiagnozowali chorobę, Pan, aby podtrzymać mnie na duchu, przemówił do mnie słowami Księgi Hioba z 4 rozdziału od 3 do 5. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły Twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. Ale gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ Ciebie to dotknęło, trwożysz się. Oraz z 8 rozdziału tejże księgi, 21 werset, obietnica. Jeszcze napełni śmiechem Twoje usta i Twoje wargi rozkosznym uśmiechem. Na początku tego roku zbór Betel, jak wiem, w Ustroniu zaangażował się w 40-dniowy post i modlitwę, między innymi w związku z moją sytuacją. Ku mojemu zaskoczeniu, w drugim tygodniu postu i modlitwy z kliniki komórek macierzystych przy Akademii Medycznej w Olsztynie, działającej od 1 stycznia tego roku, otrzymałem telefoniczne powiadomienie, że znalazłem się na liście kandydatów do przeszczepu. Wahałem się, ale ponieważ stało się to w czasie postu i modlitwy, postanowiłem pytać Pana i zasięgnąć rady pastorów, moich bliskich przyjaciół. Jednym z pierwszych głosów wsparcia był głos mojego przełożonego w Panu biskupa Marka Kamińskiego. Oświadczył on mianowicie, że Naczelna Rada Kościoła rozważy możliwość finansowego wsparcia tego zabiegu, jako że jest on dość kosztowny i nie jest refundowany przez NFZ. Bóg natomiast poprowadził mnie do swojego słowa i zaczął mi pokazywać, że bywały w Biblii przypadki bezpośrednie jego ingerencji w odpowiedzi na modlitwę, ale bywały także przypadki, że on, Bóg cudów, by dokonać cudu, posługiwał się i naturalnymi środkami. Czyż nie zastanawia fakt, że gdy Izrael na swojej drodze doznał problemów zdrowotnych z powodu gorzkich wód, Bóg nakazał Mojżeszowi, aby wrzucił naturalny środek, jakim było drzewo.
I po spełnieniu tego warunku wody zostały uzdrowione. Gdy podczas wędrówki po pustyni ludzie umierali z powodu jadowitych węży, zamiast bezpośredniej ingerencji kazał sporządzić węża miedzianego i każdy, kto nań spojrzał, był uzdrowiony. Gdy mieszkańcy Jerycha uskarżali się przed Elizeuszem na zatrute wody, ten z woli Boga nakazał, aby wsypano do źródła naturalnego środka, jakim była sól, Naaman. By dostąpić oczyszczenia z trądu, musiał pokornie zanurzać się aż 7 razy w wodach Jordanu. Czyż Bóg nie mógł dokonać cudu uzdrowienia w bezpośredni sposób? Oczywiście, że mógł. A na wrzut Hiskiasza Bóg nakazał, aby włożono naturalny placek z fig i wtedy nastąpiło totalne uzdrowienie. Pan Jezus czasem także posługiwał się naturalnymi środkami. Śliną, błotem. Cień Piotra i chusteczki Pawła to przecież także rzeczy naturalne, które Bóg użył, by dokonać cudu uzdrowienia. I na tej podstawie jeszcze raz utwierdziłem się w przekonaniu, że Bóg nie działa w sposób szablonowy, ale czyni to wieloma sposobami i że w żaden sposób nie wolno go ograniczać do jednej metody. Zważywszy więc na te przemyślenia, wysłałem do Akademii Medycznej w Olsztynie wymagane dokumenty. Niestety komisja kwalifikacyjna odrzuciła mój wniosek ze względu na podejrzenie boreliozy, nie tej neurologicznej, w moim organizmie, także stanu zapalnego i innych nieznacznych problemów. Zalecono mi najpierw podleczenie organizmu, a potem ponowny wniosek. Po ponownym przeleczeniu w szpitalu okazało się, że wyniki poprawiły się na tyle, że mogę ponownie zabiegać się o zabieg, co uczyniliśmy 3 dni temu. Tymczasem w oczekiwaniu na Boże działanie doświadczam niewyobrażalnej miłości i dowodów sympatii ze strony różnych kościołów i osób indywidualnych, tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Codziennie otrzymuję telefony, maile, SMS-y z wyrazami zapewnienia o modlitwie, a także świadectwa snów, proroctw o tym, że jeszcze będę mówił i głosił słowo. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że Chrystus poniósł i tę chorobę na krzyż, a Jego sińcami zostałem uzdrowiony. Wiarą spoglądam na krzyż, gdzie dokonało się uzdrowienie, a wam gorąco i serdecznie za wszystko dziękuję. Wdzięczny wasz brat w Chrystusie, a jego sługa Michał Chycik.